Siema, siema, jestem RadioGP, to jest kolejny odcinek na moim kanale i z nowej jakby nie było serii, chociaż nie do końca, ponieważ jesteśmy na osadzie razem z widzami, którzy są ze mną dzisiaj na tym odcinku. Witam serdecznie was wszystkich i słuchajcie, co w dzisiejszym... Tak już tak dzieją tutaj ten, nie? Tak nie miało być. Co w tym dzisiejszym odcinku robimy? Pokażę wam, jak się zmienił mój save na osadzie, bo na tym save'ie mieliśmy 218 godzin, aktualnie jest to prawie 223 godziny w tym save'ie. No i to był save, na którym graliśmy razem z widzami na osadzie, zaraz po jej premierze, a nawet jeszcze przed premierą. Ten save musiałem bardzo, bardzo poprawić, bo jednak był na starej wersji mapy. No i dostosować tego save'a właśnie pod nową wersję mapy, która wyszła już ta właśnie wcześniej, bo tu zacząłem grać jeszcze na wersji, można powiedzieć, 0.8.0.9. I potem jak już miałem tę wersję, wyszła wersja 1.0, to save bardzo popsuty, ale już naprawiliśmy wszystko, więc wszystko spoko. No i słuchajcie, witam was, można powiedzieć, w takim drugim sezonie z gier Osady, ale będzie on nosił inną nazwę. Będzie on nosił nazwę Osadzony w długach. Może ja wyjaśnię dlaczego. Już tłumaczę. Osadzony w długach, dlatego że mam oczywiście długi. Mamy długi, to nie wcale mało, ponieważ nie mogę już pożyczyć więcej niż 1 965 000 złotych. Czyli uwaga, prawie dwie banie do spłaty. Dlaczego? Po pierwsze, stare gospodarstwo nie ma. Jest usunięte, jest robione nowe. Za kasy z tych budynków i z tych zwierząt, które tam były, kupiliśmy nowe gospodarstwo. Wybudowaliśmy nowe gospodarstwo. Dwie banie, jesteśmy w dupę po prostu. I naszym celem, czyli na serii Osadzony w długach, będzie oczywiście wyjście z tych długów. Jednakże, znam potencjał tego save'a i wiem, że ten save potrafi wygenerować na spokojnie 1 000 000, a w dobrych wiatrach się postaram 1,5 miliona przychodu rocznie. Więc, żeby nie było zbyt łatwo, będę starał się cały czas jechać na full kredycie i cały czas dobierać coraz nowe rzeczy kupować. Czyli powiedzmy tak, chcę kupić nowe pole, no to sprzedaję coś i jakby coraz mam ten kredyt, tak? Czyli postaram się tego kredytu nie spłacać, ewentualnie jak będę spłacał kredyt, to potem jak już coś będę miał nowego, no ten kredyt znowu dobiorę sobie, żeby był coraz na fulla. Ale seria dąży do tego, żeby po prostu też trochę z tego kredytu schodzić. Postaram się, żeby w ostatnim odcinku tej serii kredyt wynosił równe 0 i to będzie koniec serii. Nie wiem, jeśli to wyjdzie, bo trochę nam tutaj zostało tego do roboty, do spłaty. Pokażę, jakie mamy pola w ogóle, to też może zapomnieliście, ale mamy takie poletka. Więc proszę bardzo, aktualnie jestem w trakcie kiszonki na tym polu i tu wszystko jest z kukurydzy, więc ona sobie pójdzie. Niektóre poletka pójdą w kiszonkę, niektóre w ziarno. Tu mamy jeszcze, widzicie, łąkę, tu mamy te pola do siewów, czyli raz, dwa, trzy, cztery pola są do siewu. No i w sumie to będziemy robić na tych odcinkach, nie? Ja też nie będę grał sam, będę zapraszał też troszkę osób z czatu, takich bardziej aktywnych graczy, widzów, z którymi wcześniej już grałem. Ale tak za chwilę przejdziemy, może wiecie, bo też tam opowiem później. Słuchajcie, siadam sobie do swojego motocykla, do mojej motorynki. I ja pojadę sobie na gospodarstwo teraz. Pokażę właśnie gospodarstwo wygląda, bo wygląda nawet, myślę, że nieźle. Okej, okay, to jest pusto. O, kurde, Jezu. Ale, no ale jedzie. Dobra, więc jedziemy na gospodarstwo. Zmieniło się bardzo, bardzo mocno. I ogólnie chciałem kupić krówki na fulla, bo mamy obory teraz dwie po 200 sztuk. Jednakże zabrakło pieniędzy już, więc nie mogę wziąć kredytu, więc musimy dzisiaj... Już dzisiaj będziemy spłacać kredyt, ludziska, naprawdę. Już dzisiaj spłacimy pierwszą ratę kredytu. Ale zaraz dobierzemy, bo musimy oczywiście na krówki. Więc słuchajcie, zjeżdżamy sobie tutaj w to miejsce. No i tak, jak to wygląda? Gospodarstwo wygląda w ten sposób. Są te modele, które mi się najbardziej podobają w farmingu, czyli aktualnie moje. Nie, żartuję. Staniemy sobie w tym miejscu. To ja, otworzę sobie bramę. Jedziemy na gospodarstwo, za chwilę pokażę, co tu się dzieje. Może sobie cofnę trochę. O, na kierownicy nie będziemy się jeździć, dlatego gram na klawiszach wcześniej. Mamy kosteczkę, mamy ogródek, mamy domek. I mamy też tutaj, jak widzicie, no garaże, dosyć spore garaże. Wszystkie maszyny, które oczywiście były, to są. Ja nic z nich nie ruszałem, może sobie tutaj staniemy. Dobra. Gasimy sobie, wysiadam. Zacznijmy po kolei, oprowadzenie po gospodarstwie. Potem wam, potem z wami pojedziemy wspólnie sprzedać trochę rzeczy, żebyśmy mogli zrobić kasę. No i kupimy sobie trochę krówek, bo brakuje nam krówek, nie? Więc po pierwsze,
Dwa wjazdy, mamy taką L-kę, czyli wjazdy z pól z tamtej strony oraz z tej strony. Tutaj taki jest jakby wjazd na samochód, bo to jest kosteczka wyłożona. No tutaj mamy takie żywopłoty ogólnie, trochę mi się też to... więc trochę mi też się to nie podobało, że zrobiłem to akurat aż tak bardzo, bo gdzieś tam widziałem na różnych takich jakby filmach na YouTubie, że ludzie nadużywają strasznie takich tych żywopłotów i nie chciałem być jedną z tych osób, ale uznałem, że tu musi to być po prostu, bo to... No to fajnie po prostu to wygląda, nie? Więc to cóż, mamy tutaj też kolejną bramę. Ten też się wjeżdża. Te drzewa zostały z tamtego miejsca, z tamtego spełnić spoko. Tu mamy jakiś taki śmietnik, gdzie tam do mnie śmieci przyjeżdżają, wywożą. Ale dobra, po kolei o domku. Wchodzimy tutaj, tu jakieś kamyczki, jakieś lampki, takie ujmuj dzikie węże. Tu w ogóle wymyśliłem w fajny sposób taki płot z żywopłotem jednocześnie. Ciekawie to wygląda, mi się podoba, więc nawet spoko. Tutaj jak widzicie mamy taki grill, po prostu ogród też jest skromny, jakaś czereśnia sobie rośnie. Coś takie dzieci się oczywiście zjeżdżają sobie, łeb rozbijają, wiadomo jak to jest, nie? No i tu mamy jeszcze radyjko postawione, tu kolejna jakaś czereśnia z kamieniami z pola, takie okazy przywiozłem sobie. No i zostało, nie? Jakieś tam kaszarki pod spodem i w ogóle. Dobra, to mniejsza o to, lecimy dalej. Dom to znacie pewnie, tu jeszcze mam takie jakby parasole. O, super, postawiłem parasole. Aż się zagięło w chatę. No i normalnie mam spanko, nie? Jak coś. Więc to znacie to też miejsce. Pewnie już na tym nogu sporo żeście pograli. Przechodząc dalej, polecimy sobie tutaj. I w tym miejscu mamy ogródek. On też na zimę się robi z folii, także fajnie. Będziemy tu oczywiście hodować różne rzeczy. Więc coś się będzie też ciekawego działo, jakby nie było. No i przejdźmy teraz do gospodarstwa. Ogólnie gospodarstwo dzieli się na trzy części, czyli część nową, część starą i część zwierzęcą, taką oborową bardziej, nie? Jestem teraz w części nowej, czyli tutaj taka pokazóweczka właśnie, koło chaty musi być jakoś ładnie, więc tutaj już widzicie troszkę gdzieś tam te płyty popękały, trochę trawa odrosła już, że odbiła, ale budynki jak najbardziej nowe. W tym miejscu trzymamy siewnik oraz ziarna i tam jeszcze jakieś inne rzeczy do palet. Tak, sekcja oporowa, nie oborowa. Tu mam oczywiście przyczepkę do winogrona, idealnie to się zmieściła, jakby stąd po prostu była. Tu jakieś tam biuro, wiadomo, jakieś tam karta się trzyma. Tak samo tutaj jest jakaś kuchnia letnia. O, można sobie przyjść, szybko coś zjeść, wiadomo, ale tak tam żarcie się tam robi zwykle, nie, w chacie. Tutaj, w tej części tego garażu, tej Elki, znajdują się sprzęty do ochrony roślin i nie tylko. Czyli właśnie mamy siewnik, bo się nie zmieści w tamtym miejscu. I ochrona roślin, czyli po kolei. Granulat na mokro, kolejny granulacik. Czy tam bardziej tam jest do wapna, tu jest do oprysków, a tu jest do granulatu. No i tu oczywiście jest JCB z naszymi koronkami, których na razie, jak widzicie, nie jest zbyt dużo. Dalej wchodząc tutaj do tego garażu, tu stoją ciągniki, jak na razie ich nie ma, ale tu sobie ogólnie stoi kolejno kejsik, tu stoi sobie jąder, a tutaj stoi sobie fent, nie? I jeszcze będą jakieś przyczepka, jak się zmieści, także to spoko. Dobra, wyjdę sobie stąd. Przejdziemy się teraz do kolejnej strefy. Obory wam pokażę na koniec, ok? Przechodzimy sobie teraz tędy. I tutaj, jak widzicie, wchodzimy sobie właśnie w stary garaż, czyli starą gospę, tak? Starą część. Jak to wygląda? No płot, taka siatka tu jest, tu mój stary samochodzik, wiadomo. No i tu oczywiście to, co było wcześniej, czyli nasz klas, to jest dokładnie Kutano 320 z przystawką do kukurudzy oraz headerem 770 Vario na wózeczku. Idealne miejscóweczka po to, żeby on tu się zmieścił. Ja sobie też ten header do kukurudzy będę stawiał sobie z tyłu, żeby mnie nie przeszkadzał jakby co. Ale na razie stoi tutaj, bo tak po prostu wjechałem. Dalej, tu mamy coś takiego jak... to jakieś silosy. Do tego garażu sobie dobudowałem i specjalnie zdecydowałem pod swoje potrzeby ten oto taki wiaty, który sobie dołączyłem. Tu idealnie się zmieściły kosiarki. Czyli tutaj mamy, jakby nie było, sianokosy. A tu wszystko do uprawy już gleby, nie ochrony roślin, a uprawy. Czyli nowały, talerzóweczka, dwa pługi, nie? Wszystko jasne jak słońce. Tu mamy silosy w tym miejscu. Jest takie dwa fajne betony, ktoś powiedział, że fajny patent, więc mi też się podoba ogólnie. Także tak to wyszło. No i tu silosy są oczywiście pod taką L-kę. Idealnie tutaj nie było co postawić za tymi garażami. To myślę, tu będą wiaty, a tu będą silosy, więc są cztery silosy biny po 100 tysięcy litrów. Każda jest ta komora. No i tu mamy w sumie 400 tysięcy. Dużo może powiecie? No, dużo, niedużo. Ostatnio mieliśmy jęczmienia 130 tysięcy litrów, więc wydaje mi się, że
Nawet spoko tu będzie, że myślę, może mi zabraknąć, nie? Ale dobra, mniejsza o to. To oczywiście jest składane, jak wiecie, bądź nie wiecie, ale to się składa. Także super. Tak origami, nie? To się świetnie składa. No więc tu, o, proszę bardzo. Mamy też na planeczkę, to wszystko oczywiście znacie. Część nie ta, tylko kolejna. Teraz tu mamy bardzo fajny zestaw. Ogólnie to mi się mega podoba, że ludzie na Mothawie wydają takie same garaże, które miałem na osadzie. W sensie nie, że są podpierdzielane, tylko po prostu są z tych samych dosłownie materiałów robione. Bardzo fajnie, bo to jest taki pewien styl, który miałem na tym gospodarstwie tutaj utrzymany. I chciałem nawet robić taki garaż tej dużej Elki, bo mam takie coś, ale myślę, to będzie taki nowy, nie? Także słuchajcie, tutaj oczywiście mój garażyk z osady jest i on zawiera w sobie wszystkie sprzęty do uprawy winogron, czyli opryskiwacz, landini, jakaś tam, to nie wiem, glebokrotarka jest albo coś, dokrzane trawy, rozrzutnik, obornika, farmteka, no i tutaj ta śniarka do tych winogronek, nie? Więc to bardzo fajnie. Kolejny garażek jest tutaj od naszego widza, który nawet chyba dzisiaj jest, dostępny na czacie. I w tym miejscu mamy też silos, nie wiem, czy on się ten tutaj pokaże. Mam nadzieję, że tak, że ta animacja nie trwa jakoś długo. I o ile w ogóle tą animację odpaliłem. Ale jak nie, to trudno, ale chyba, no, chyba powinien odpalić. W każdym razie tutaj jest też silos. Nie ma go dzisiaj. A, o, grucha jest, mister grucha, no to pozdrawiamy. Jest, jak widzicie, silos. Animacja strasznie za długa, bym powiedział, ale może dlatego nam się jeszcze rozkłada. Ten silos posiada 150 tysięcy litrów i wchodzi się do niego na górę, a zanim coś jeszcze przejdziemy, to wam pokażę tylko tutaj szybko. Na razie jest pusty, jakby coś trzeba było mi tutaj ogarnąć, to zawsze mogę. Tu widzicie, też jest światełko. Więc fajnie, o, tu też się wysypuje z tego silosu. No i tu jest na razie tylko przetrząsarka, nie? W tym miejscu natomiast mamy praskę swoją, ogólnie praska będzie wymieniana na klasika, ale to potem. Tu też możemy sobie oczywiście wejść na górę i tu mamy, wiecie, ten cały ten silos zbożowy. O, tu się otwiera, zabiera okno. Fajnie jest to, grucha mi się podoba, że do demontażu tego okna trzeba po prostu zdjąć całe okno. Nie tak tylko, że się wyciąga te szybki, tylko się wyciąga wszystko. Nie wiem, jak to się potem trzyma. Ale ten, ale fajnie. Nie, to dobry pomysł, nie? Więc oczywiście stąd się dmuchało zbiera to, co tu jest, nie? Ja to będę, jak mówię, używał tego silosu tylko i wyłącznie po to, jak będzie brakować miejsca, ewentualnie dla kurek po prostu, żeby miał tak oddzielne, nie? Na gwoździe. Jestem ciekaw, jak ona w takim razie dmuchała po czterech sezonach. Czy ten dom, czy ten, przepraszam, dom. No to to coś, co pokazuje, nie? Mniejsza o to, kij z tym. Zamkniemy sobie to. Ale bardzo fajnie spasowało się idealnie, bo nawet jest ten sam, ta sama blacha, ten same cegły, ten sam styl, nie? No i przechodząc dalej, kolejna budowla, kolejny budynek. I to jest wiata właśnie. Też w tym samym stylu co tamto. No po prostu perfekcyjnie to się ze sobą zgrało. Tu trzymam akurat takie długie sprzęty, nie? Czyli co? No długi sprzęt jest to oczywiście tutaj do zbierania kostek tych dużych, bo już zrezygnowałem z zbierania ręcznego, jest tego za dużo. Też co pamiętacie, jak to robiliśmy, nie? Bo to naprawdę było sporo. Tu już przypomnę 220 godzin ponad na tym save'ie, nie? Mamy też zgrabiareczkę od Krona oraz Kwernelanda tutaj siewnik punktowy do kukurudzy. Następnie przechodzimy do jakiś szrot. No i kolejna część, czyli obora. Obora stara, w sensie stara, w tym samym stylu co tamte garaże. Idealnie się zgrało, idealnie. Niestety jeszcze pusta i dzisiaj zajmiemy się tym, żeby ją chociaż trochę wypełnić. Ale może wam pokażę, jak ta obora wygląda. Więc tu mamy oczywiście zbiornik na mleko, bardzo duże miejsce, w sumie tu jest dużo zbiorników tych na mleko. No i w środku to w ten sposób wygląda, nie? Taka spora obora na nasze krówki, których jeszcze, jak widzicie, nie ma, a będą na pewno. Więc to spoko. Tu oczywiście nasz fędzik z przyczepkami, bo jesteśmy w trakcie jak to się mówi, no kiszonki, tak, kiszonki, więc to wam też pokażemy potem. Tu stoi kejsik nasz z przyczepką, którą dzisiaj będziemy używać, bo będziemy dzisiaj musieli zarobić trochę pieniędzy, więc sprzedamy sobie jajka z poprzednich kur, bo trochę nam tych wniosek nam zostało. No i przy okazji tu widzicie nasz magazyn na siano oraz słomę, nic się nie zmieniło, to samo jak było, tak i jest. Pójdziemy sobie teraz tędy, przechodząc oczywiście dalej. Co polis? Na co dwa siewniki do kukurydzy? A jakie dwa siewniki do kukurydzy? Też mam jeden siewnik do kukurydzy. Mam ten siewnik tylko do kukurydzy. A! Ma jeszcze tamten, jest drugi, ten co był wcześniej. No tak!
Tak, tylko oczywiście, zaraz, bo mówisz o tym silniku. No tak, tylko pamiętaj, że graliśmy tutaj oczywiście we dwóch, nie? Znaczy we trzech w sumie, bo to grałeś ze mną jeszcze Libusza i Jadik. Także pozdrawiam serdecznie dla chłopaków. Pewnie Libusz się jeszcze będzie pojawiał na tej serii, razem z nami. Szybciej, okej, szybciej, bo jest 15 minut odcinka, a jeszcze dzisiaj chcę coś zrobić, nie? O to chodzi, że chcę przedstawić gospodarstwo i też coś zrobić. No kurde, dajcie mi spokój. Kokoszki tutaj są. Na razie tylko 10 sztuk. I trochę będziemy sobie musieli dokupić ich pewnie. Ale no. To oczywiście wiecie. No i co, dalej? Akurat kolejna obora, to już taka nowsza, widzicie, blacha jest akurat taka sama co na tych garażach i zrobiono tak jakby z tego samego kolorku. I tutaj już trochę krówek jest, bo jest tutaj tych krówek chyba. No ile tu ich będzie? No 140. Ty, mam 100 zł na minusie, już jestem w dupę. A dopiero zacząłem odcinek. Więc jeszcze musimy 60 sztuk dokupić. Tu oczywiście zbiorniki na mleko i te sprawy. A tu co mamy? No silosy. Dwa silosy na kiszonkę. Może się tędy uda przejść. O, takie dosyć spore. Ja postanowiłem, że zrobię akurat na środku, bo będzie po prostu to wyglądać łatwiej, jak się tędy będzie jeździć, nie? Od razu na gospodarstwo cykwów się wyjeżdża. No i tutaj kończymy jednocześnie tą część oborową i przechodzimy do tej jakby oborowej drugiej, czyli tu już taki typowy trochę złom. O, to jeszcze wam pokażę. Tak to wygląda. Zakrzaczone troszkę, jakieś tam leżą jakieś stare graty. Rzeczy nieużywane, coś tam jakieś gruzy i w ogóle. Tak jest, nagram odcineczek, dokładnie. Nagrywa się, nagrywa. Dwie płytne obornik, dlaczego nie jedna? Postanowiłem akurat, o, tu jest trochę mruga, bo one są idealnie spasowane. Postawiłem na dwie, bo wiem, że tego będzie dużo się otworzyło, więc jak ktoś to sobie będę po prostu na dwie rozkładał. Nie ma jakichś lepszych płyt obornika, takich dosyć idealnie pod ten, więc musiałem użyć dwóch takich. Dwie płyty obornika, bo we dwóch grali, okej. Nie, to akurat zrobimy dwie, bo jedna, jak będzie full, to się będzie w drugiej robiło, nie? Po prostu, no tu będzie strasznie dużo obornika, ludzie. To będzie 400 sztuk krów, ja nie wyrobię. No i tu powstała jeszcze taka wiateczka, bardzo fajna, w której mamy rzeczy takie typowe już do obory, tak? Czyli, no to już jest tutaj krokodylek, nie? Przyczepa do wody i mleka. Tu mam oczywiście rozrzutnik, który najczęściej sami też nawet naczął przyczepą, bo się adapter z tyłu odpina, jest to od Crosetto. No i Meprozeciu oczywiście jest z nami na serii, więc spoko, tutaj to, jakbym gdzieś nie zdążył do kibla, to tędy, nie? To tyle z gospodarstwa. Ten oczywiście jest wyjazd, jak było, tak to wszystko jest. Pokażę się, o, tu jakiś stary mój sprzęt stoi. No tu widzicie, jak to już aż wrósł w płot. Masakra, taki stary. Jeszcze tylko wam szybko pokażę, co aktualnie się na sejwie dzieje. A dzieje się to, że jest tutaj kiszonka robana, jest wyporszony klas. No i tak sobie po prostu tutaj działamy. Ogólnie czemu nie ma tego, tej kiszonki w silosach? No bo sejf mi się zbugował. I ostatnio było tak, że jak wyjeżdżałem z silosów z łyżką, to mi się pojawiało tutaj, po prostu duplikowała mi się kiszonka, nie? I musiałem sobie to zrezygnować z tego. Mówię przy okazji, dobra, to przebuduję całe gospo i tak właśnie to zrobiłem. Więc, dobra. Może i tak do single, ja tego nie powiedziałem. Bierzemy się za... a, zrobimy sobie już tak, włączymy sobie te chudziki. O, żeby wszystko było jasne. Dzisiaj co robimy? Dzisiaj idziemy trochę kasy zarobić, bo musimy dokupić krówek. Jest taki odcinek pierwszy wprowadzający, więc nie wiem, czy będzie was też to interesować, taki format odcinków, ale jak coś, to będziemy grać właśnie na dużym sprzęcie. Będziemy grać na dużych maszynach, będą fajne akcje. Dlaczego duże sprzęty? No bo brakuje mi takiej po prostu serii. Zanim się osada, zanim się, przepraszam, rozwinie kolonia, to może ja bym się mógł rozwinąć z wypowiedziami czasami, ale to za chwilkę oczywiście tego przejdziemy, odnośnie jeszcze kolonii. Ale właśnie tak, osada ma mieć na sprzęty duże, tak? Mamy tu grać dużymi maszynami, bo na kolonii zanim się rozwinę, no to minie kilka jeszcze dobrych miesięcy, więc nie będę tam jakby... Nie chcę mi się za bardzo na to czekać. Prawilny Geralt, dzięki za followa. No i tak postanowiłem, że taką serię właśnie dla was tutaj na te YouTube będę nakręcał. Pojawi też się niedługo nowa seria, w sensie tak powrót znowu z serii, ale będą trzy serie na kanale. Teraz troszkę tak bardziej postaram się tego YouTube'a zadbać, bo nie będzie mnie przez jakiś czas na Twitchu. To pewnie już wiecie ze streamów, a jeżeli nie, no to... jeszcze o tym nagram film na pewno, dla osób niezorientowanych, albo tych, które nie mogą gdzieś tam uczestniczyć na streamach, ale będzie.
No ale realnie, to ta seria nie jest realna, zaznaczę od razu. Będę starał się grać w miarę realnie, jak oczywiście tylko się będzie dało, ale nie liczcie na to, że... Przepraszam bardzo, tylko sobie włączę tutaj ustawienia kamery, bo będę tutaj słabe pole widoczności, o. Ta seria nie będzie realna, na pewno, w sensie będę starał się grać realnie, ale nie będę kładł tego dużego nacisku i tak dalej. Nie będę też starał się bać jakichś dofinansowań, jakichś młodych, starych rolników, czy średnich wujków, ciotków i czegoś jeszcze. Tylko po prostu będziemy sobie tu grać, rozwijać się, a głównym założeniem w tej serii będzie o to, że, będzie to, żeby ten kredyt spłacić, ale też nie tak nie za szybko, bo kredyty, jak uważam, ja tak uważam, bardzo dobrze wpływają na rozwój farmingu przynajmniej, bo chociaż mamy cel. W farmingu zwykle jest coś takiego, że tego celu zwykle gracze nie mają, skończył po prostu dwa sezony i mówią, nudzi mi się, nie ma co robić, nie? Weź kredyt, gwarantuję ci, że będziesz tak kombinował, żebyś tylko na kredyt spłacić, nie? Ponadto odsetki przy posiadaniu 2 milionów kredytów są bardzo duże. Co tym idzie? Rozwój bardzo serii się mocno zmniejszy i będą musiał kombinować, więc jak kombinowanie, to szukanie jakiejś fajnego sposobu na zarobek, nie? Dlatego to będziemy naprawdę działać. O, tu właśnie widzicie winogrono, tu mamy nasze pole do orki, ale my nie po to, my dzisiaj jedziemy tutaj jeszcze po nasze chlebki, które mieliśmy oczywiście z sezonu pierwszego, z gier osady, tak? A teraz będziemy używać ich po to, żeby się trochę odkuć. Wiecie, save jest save'em, ja nie będę tutaj ukrywał, że zaczynamy od nowa, bo nie zaczynamy od nowa. Wszystko tak jak było, tak i jest. Teraz będziemy godzinę cofać, ale to trudno. Okej, okay, jakoś się tutaj uda chyba, nie? No panie kochany. O, dobra. Okej. Dobra, powolutku. Muszę teraz się skupić. Dobra. Zahaczę kołem, nie? Zahaczę kołem? Zahaczyłem kołem. Okej, okay. Ewidentnie już mam pod górkę, widzicie? Tak to jest, jak macie kredyty, to ludzie was nie lubią, nie? Już to na zasadzie widzę, też nie lubią ludzie. Jezu, jajka sprzedaję! Kurna, nie tu, Matko! Od samego początku jestem już... Jezus Maria. Zapomniałem, że to przyjmuję, bo to piekarnia jest moja. Jak ten trigger łapie? O, masz! Dobra, to nic, aby tylko wjechać tak o, po całym płodem się nie trzymał. No nie! Widzicie? Już! Już się zaczyna. Dobra. Aby tylko ten, aby ludzie mogli sobie jeździć, nie? Dobra. Dobry, ja to po chlebki. Trochę tych chlebków jest, ale to też nie jest wszystko, bo jeszcze mamy drugą piekarnię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy, no właśnie, dwie piekarnie. Tutaj. Także sobie szybko tak załaduję chlebki. Ja wiem, ale ktoś powie, paletą ładujesz ręcznie. Tam. Nie zesrajcie się tam w komentarzach już, dobra? Nie zesrajcie się. Dobra. Ja to sobie poładuję. Ile mam odcinka minut? 22 minutki, no i elegancko. I pan Paweł, no i jedziemy, nie? A śmieszne, że powiedziałem pan Paweł będąc przy piekarni, nie? Niezamierzone w ogóle. Niezamierzone w ogóle to było. Wiecie co, można najpierw zrobić to tak. Ułożę sobie najpierw to tutaj, na górę. A potem sobie będę już szczep układał, nie? Tam będzie trochę łatwiej pewnie. Dobra. Dokładnie tak. Dobra, mamy jedną. Te bułki już czerstwa, na bułkę tartą tego się chyba nadaje. Trzymam. No, ale będę starał się też właśnie nagrać troszkę inaczej niż na innych save'ach, nie? Więc się wiecie, mleko będę woził tutaj akurat sam, bo tam będę starał się o to dbać, żeby coś było do roboty co chwilę. No i też pola, wiecie, są pola duże, więc raczej jakieś serie, jak będę, czy jakieś rzeczy, jak będę robił na odcinkach, to tu odcinki będą takie... no z jakimś tematem będą do pogadania, bo bez tematu trochę będzie ciężko, to nie ma za bardzo nic. O czym mogę z wami pogadać. No i cóż mogę wam powiedzieć. Bardzo się cieszę z tego powodu, że wracam na osadę. Bo ostatnio, jak robiłem odcinek dla was, ten osada rok po premierze, zrozumiałem, że ta osada, to miałem tu bardzo fajny saving. Mi się bardzo przy tej grało i mówię, kurczę, wracam, nie?
Co jest najbardziej poromane, to to, że wy dalej tę mapę pobieracie. I to jest naprawdę dla mnie niebywałe, że mapa, którą, z której się w sumie trochę wstydzę też gdzieś tak, bo właśnie mówimy o tym w filmie, w mojej urodziny co wyszedł, to jednak wy dalej do niej macie jakiś sentyment swego rodzaju i chcecie na nim, na tej mapie grać po prostu. Więc postanowiłem, że trochę się z wami utożsamię i też pogram. Nie wiem, ile w ogóle to nam wygeneruje przychodu. Mam nadzieję, że jednak sporo. Czy słuchajcie ludzie, idziemy po jeszcze trochę tego... tych chlebków, czy nie? Bo ja jeszcze mam jedno miejsce do przeskoczenia w sumie z chlebkami. Tak mówisz, do dole pobrałeś, będzie fajnie wrócić, no to bardzo miło mi w takim razie, nie? Pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. I tak mam jeszcze sporo minut odcinka, 25, więc tam sobie tylko pojadę. No to sobie pojadę. Nie no, Riot poustawiał słupy. A potem nie ma jak to przejechać. Dobra, tak pojedziemy. Masakra. No, ale widzicie, to fajnie winogronka se lecą. Ogólnie bardzo dużo kukurydzy zostało do skoszenia. Ja chyba pamiętam, że ja mam to robić ogólnie wielką akcję kiszonkę, bo chciałem mieć tutaj milion litrów kiszonki, ale hasecznie zrezygnowałem z tego pomysłu. I jakoś tak to podupadło. No w ogóle nawet nie wiem, w którym miejscu ten save został porzucony, bo się potem przyniosłem na Zdziechów. Na Zdziechowej tam też grałem sobie tą moją parciewską klątwę. Czyli parciewski saveik ten był. No i tak w sumie to potem zacząłem już grać na klonie. No i nie było kiedy tego wszystkiego tak jakby to sobie poogarniać. Sprawdzać modhuba? No nie, dziku, tak jakbyś był na streamie wcześniej i wiedział, a nie pytał 30 razy. Nie no, pytasz pierwszy raz, ale byłeś wcześniej i nie widziałeś, co mówiłem, że po odcinku sprawdzimy sobie, nie? Spoko, mistrz, trzymaj się, no narazko, już, no. Moderacja, wdzięczność jakaś. No. Także modhuba sprawdziłem sobie po odcinku, nie? Ogólnie jak nagrywam odcinek, to raczej nie pytacie mnie takie rzeczy, a widziałeś tam, nie? Tylko pytajcie takie rzeczy, które są gdzieś tam związane z tą serią chociaż, nie? Żeby to się kupy trzymało, bo bardzo wybijamy się z rytmu wtedy, nie? A ja chcę akurat na tych odcinkach chociaż starać się robić to, co robię tutaj, nie? W sensie, okej, dobra, tu sobie zajdziemy jeszcze tak, o. No, tu jak widzicie mamy bardzo dużo... Zawsze jesteś? No, bardzo fajnie, dziku, no ale... No to nie pytaj w taki sposób, bo to tłumaczyłem, nie? Że sprawdzę po odcinku, nie? Tak jakbyś był zawsze, to byś wiedział na pewno, nie? Coś mi tu ściemniasz chyba. No, a my sobie tylko załadujemy do pełna przyczepkę, nie będę ładował już drugiego piętra raczej. Aż tak to nie polecę. I ja tu jeszcze wejdzie. No i troszkę tego bym się przydało. Okej. Okay. Dobra. Dzisiaj mogę być 16, ale ja to mówiłem przed odcinkiem, nie? Gdzieś tak 17:30 chyba. Albo 20. Ale mniejsza. Ty kur... Przepieczone. Zaś to samo. Dobra, spokojnie, nie bójcie się. Ja coś czuję, że to ogólnie bardzo dużo na tej serii będzie bluzk padało, więc jak ktoś to przepraszam serdecznie. Dobra, starcz, więcej nie ma co. Jedziemy z tym. Wszystko zapięte. Dobra, zapięte. Nie wiem, ile w ogóle za to kasę zrobimy. Jak widzicie, mamy takie spore krzaki. Ja to sobie postanowiłem, że to działkę sobie kupię tylko po to, żeby mieć produkcję, bo w innych miejscach nie mogłem tego trzymać. Ale to tak to już fajnie, więc tu mamy po prostu produkcję. Mamy drugą piekarnię, drugą mleczarnię. Mamy też soki właśnie z winogronu, to się tworzą. Więc trochę rzeczy jest. I właśnie w tym miejscu sobie to ogarnąłem wcześniej, na tym save'ie. No i cóż, mam nadzieję, że jakoś tam fajnie na tym save'ie będziemy sobie pogrywać, nie? Już taką mocną nogę miałem. 22 tysiące litrów chlebka i 6841 jajek to jest. No to nawet sporo w sumie. Przepraszam, no zakapiłem się na czat, nie? Bardzo serdecznie, naprawdę, przepraszam, zakapiłem się na czat. Nie no. Sorry bardzo. Ale jak mówię, będę starał się grać tak w miarę realnie, żeby chociaż zachować jakieś tam pozory tego, nie? Realnego gameplayu. Mimo to jednak nie nastawiać się na to, że będzie tutaj full real i tak dalej, nie? Raczej skupimy się na gameplayu farminga, nie? Po prostu, żeby farmingować sobie, a nie tak robić jakieś tam roleplaye. Bo to raczej na serii z podwórka kolonisty, nie? Fipo, siemano.
What's your favorite tractor? Zetor 7745 Turbo. To jest mój favorite tractor. A właśnie, jeszcze skoro jesteśmy przy takich rzeczach, ja bym chciał jeszcze za chwilkę wam powiedzieć, kto wymyślił nazwę na tą serię. Bo była burza mózgów na Twitchu, żeśmy o tym gadali, dyskutowali. Ja tej serii, nazwę na serię sam nie wymyśliłem, wymyślił ją widz. I po prostu jest perfekcyjna. I ja, żeby to wszystko też tutaj zachować, to w pierwszym odcinku chcę wam powiedzieć, co dokładnie tu jest, kto to wymyślił i tak dalej. Tędy sobie jedziemy chyba, nie? Okej, okay, dobra, wjeżdżamy? Wjeżdżamy. No i tu będzie sprzedaż tego, nie? Obstawiam, ile będzie kaski. Ja bym chciał 40 tysięcy. 40 tysięcy. Proszę, 40 klocka. Będzie 40 koła, czy nie będzie? O kurde. Aż tak o? No, co ty mówisz? Nie wiem jak wy, panowie, ale jestem już bumper. Ponownie. O, tu właśnie macie takie artefakty brzydkie po update'cie save'a mi się po prostu zamieniły takie kanały i kanał był przypisany do konkretnej tekstury, a teraz nie jest w innej teksturze i tak to wygląda. Więc słuchajcie, zaraz tam znajdę dokładnie tę osobę, która mi wymyśliła to tutaj to wszystko. Mam chyba to w tym wpisane. Tak jest. Wymyślił to użytkownik o nazwie, czyli nazwę serii Osadzony w długach, wymyślił Alan i o Alan Iorito przez 2T. Alan Iorito. No masz całe minus 1 800 000. Dobra, co ty gadasz, dupcyngiel? Zaraz spłacamy kredycik i wszystko będzie cacy. Ale nie, no to spoko w takim razie. Wiesz, ja mam też serki i tak dalej do sprzedania. Więc ważne, że w ogóle mam jakiekolwiek pieniądze. I dla nas raczej 100 tysięcy to nie jest dużo kasy. Oho, tu proces jedzie, dobra. Ja jadę, sorry panie, ale muszę jechać tutaj, nie? Bo nie będę na pana czekał. Więc 100 tysięcy to dla nas jest właściwie tak jak na kolonii 10 tysięcy. No i tu trochę musimy uważać na to, żeby się tej kasy trzymać w miarę sztywno. Ale ogólnie będę starał się mieć teraz jakieś coś koło... Znaczy, to wiadomo, im więcej kredytu, tym lepiej, nie? Ale będę starał się mieć trochę z tego kredytu spłacone. W razie, gdybym potrzebował na już kasy, a nie mógł tego inaczej jakoś skombinować, no to będę miał oczywiście dostępne to w tamten sposób, nie? Że jako kredycik, nie? Dobra, ja to już wjeżdżam. Ogólnie w tym miejscu sobie też zawsze trzymam, czy no... No w tym miejscu będę sobie zawsze trzymał tą przyczepę, nie? Aha. Zapomniałem, że to gramy na automacie tym. No tak, bo to trochę już lepiej to wychodzi. No dobra, to co? Idziemy teraz do obory kupić krówki, nie? Kupić krówki. Ciekawe, czy w ogóle nam się uda już mieć te krówki na 100%, nie? Bo ogólnie krowy będą dawać dochód, nie? Jakby co? Będziemy mieli już te 200 sztuk, prawdopodobnie. Ty, co ja za krowy kupiłem? Trzeba cię przenieść tam tej obory, to nie te krowy. Rasa pomieszana, wszystko psu w dupę. Dobra, mamy 200 sztuk. No i 7,5 tysiąca. No to, że nie było. Obiecuję wam, że będę starał się chociaż w odcinku raz. Ale dobra, bez obietnic. Nie obiecuję. Spłacamy pierwszą ratę. Cyk. No i już 5 koła do przodu. Elegancko. Słuchajcie, pożegnamy się w ten oto piękny sposób. Na naszym tym pięknym save'ie. Ja sobie tylko zjadę tam na gospodarstwo. A Yondera wam pokazywałem? Chyba nie. Zaraz jeszcze pokażę Yonderka na koniec, nie? O Jezu, masakra. Dobra. Okej, zatrzymam się tutaj. Kudzik, spoczko. Tak, właśnie kończę ten odcinek, nie? Właśnie kończę. Więc słuchajcie, tak jeszcze mam takiego Yondera, nie? 7920 Yonder, nie? I słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Ten pierwszy odcinek z serii Osadzony w długach. I że wpadniecie na kolejne, w których to się będę działo, bo będą już pierwsze prace polowe. Ja wiem, że tak trochę nietypowo, ale ten odcinek miał być tak bardziej szybciej. No wiadomo, ten odcinek miał być bardziej takim odcinkiem wstępnym, tłumaczącym co tu o co chodzi, pokazaniem gospodarstwa i tak dalej, i tak dalej. A już w kolejnych odcinkach bierzemy się ostro do roboty i działamy dalej serio. Także
I dziękuję za uwagę. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie.